Czy jest jakaś taka gwiazda, która twoim zdaniem naturalnie pięknie wyglądała, a poddała się jakimś takim zabiegom, które wzbudziły twoją wątpliwość? I które co mi się do... nadawały i którą wolałam bardziej naturalnie, prawda? Tak, jest. Jest to aktorka, która wcieliła się w postać Bridget Jones, czyli Renée Zellweger. Zresztą wszyscy pewnie zauważyli, że w pierwszej i w drugiej części Bridget Jones Renée wyglądała po prostu bardzo naturalnie. Miała nawet takie naturalne różowe rumieńce na policzkach, a w tej trzeciej części Bridget Jones, oprócz tego, że zdecydowanie jest szczuplejsza, ale to nie mam nic przeciwko temu, no to widocznie jej na pierwszy rzut oka widać, że jej twarz zmieniła się bardzo i nie chodzi tutaj wcale o to, że Renée ma więcej lat niż ma. Moim zdaniem niepotrzebne były te ingerencje, mi się podobała bardziej naturalnie. A jeśli chodzi o nasz krajowy rynek? A nasz krajowy rynek? Nie zauważyłam takich gwiazd, aktorek, które zbytnio by przesadziły z takimi zabiegami.